Skarżan stawała dzielnie walczą punkty Fortuna pierwszej lidze, ale nie zawsze idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, jakby życzyli sobie tego kibice. I zapewne trener Jakub Dziuka, ale trener po ostatnim spotkaniu z GKS-em Katowice, przegrany niestety 0-1, powiedział: musimy pracować i będziemy pracować, bo chcemy wrócić na Lorytańską po to, żeby grać o zdobywanie punktów, bo jak najwyższą pozycję Fortuna pierwszej lidze, i to jest naszym głównym celem. A dzisiaj moim Państwu gościem jest prezes zarządu z Kryczan Stawowa, Artur Szymczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Na pewno byśmy sobie marzyli, żeby gdzieś tam grać wyżej w tabeli, ale z drugiej strony to trzeba pamiętać chyba o tym, że to, co ja powtarzam zawsze, że to jest zespół skrojony na miarę możliwości, a na miarę możliwości, no to myślę tutaj o finansach. Na pewno finanse są ważne w budowaniu zespołu i budżet, którym klub dysponuje, ale ten zespół jest młody, podparty kilkoma doświadczonymi zawodnikami i ta młodość, czyli ambicja, pozwala na to, aby z optymizmem patrzeć na to, co mogą osiągnąć w pierwszej lidze zawodnicy z Kryczan Stachowa. Chyba dużą rolę odgrywa tu trener, bo gdzieś ten skład się troszeczkę rotuje. Mówisz tutaj o tym, że część zawodników to są zawodnicy młodego pokolenia, ci, którzy gdzieś tam wchodzą na wyższy sportowy poziom, a Jakub Dziuka to potrafi jakoś skleić. Bez tego trenera też by było chyba ciężko myśleć, nawet do dzisiaj mamy momencie, kiedy rozmawiamy, do 14 punktów na koncie. Tak, no trener Jakub Dziuka to jest najważniejszym w tym momencie ogniwem, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy pierwszej drużyny, i ma niepodważalne w tej chwili miejsce nawet z perspektywy trzech ostatnich spotkań, które nie ułożyły się po naszej myśli, ale tutaj nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy tego zespołu bez trenera Jakuba Dziurki. Czyli żadnych nerwowych ruchów, raczej zaufanie i raczej to, że trener powiedział, że będzie pracował, tak? Nie, no tutaj akurat trener oczywiście, że będzie pracował i chce pracować i ma swoją filozofię. Miał propozycję przed startem tego sezonu odejścia do dużo zamożniejszego klubu, ale zostawił to na przyszłość. Więc my jesteśmy spokojni, trener też ma spokojne miejsce i pracujemy dalej, aby ten sezon w jak najlepszej sytuacji punktowej zakończyć. A gdzieś tam wrócił spokój, jak przyszła informacja, że jest odpowiednia kwota z Polskiego Ładu, która pozwala może nie zbudować nowy stadion, bo to byłyby zdecydowanie większe pieniądze potrzebne, ale pozwala dostosować obiekt przy Lorytańskiej do tego, żeby otrzymał licencję właśnie na grę zespołu Fortuna pierwszej lidze? No na pewno taki spokój zapanował w klubie po uzyskaniu promesy na te środki i to pozwoli nam na to, aby zmodernizować stadion w minimalnym stopniu i być może już w przyszłym roku, jeszcze w obecnym sezonie, wrócić na ulicę Lorytańską. A coś się już zaczęło dziać? Jesteś w kontakcie z władzami miasta, które będą odpowiadać tutaj za tą inwestycję, bo to stadion miejski. Tak, jest to stadion miejski. Tutaj miasto odpowiada za prace, które mają nastąpić. W tym momencie jest wyłoniony wykonawca. Być może już jest podpisana lub na dniach zostanie z nim umowa i prace wystartują pełną parą. My w tej chwili robimy takie prace związane z uporządkowaniem terenu i z analizą stanu nawierzchni pod murawą, czyli drenażu, bo z tym mamy największe kłopoty na dzień dzisiejszy po opadach deszczu. To będzie murawa już nie sztuczna? Nie, dalej. No jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy tylko jedno boisko do dyspozycji w naszej bazie szkoleniowo-meczowej, więc przy tej ilości drużyn, które korzystają z tego obiektu, musi być sztuczna. Po prostu nie mielibyśmy gdzie trenować i grać z tą ilością drużyn, które posiadamy. A jaka jest ilość drużyn? Bo mamy pierwszą drużynę w Fortuna pierwszej lidze i mamy drużynę w pierwszej lidze kobiet. No to są te drużyny pierwsze, o których się najwięcej mówi, najczęściej się mówi. To ile tych drużyn jeszcze jest? No ja myślę, że jeżeli ktoś z pierwszej ligi usłyszałby, że na jednym boisku grają dwie seniorskie drużyny mężczyzn i kobiet, do tego trzy młodzieżowe drużyny kobiet i około 19 drużyn
męskich, no to nikt by w to nie uwierzył, że jest to możliwe do jakby poukładania logistycznie na jednym boisku. Ale jakoś się to układa? Czy jest tak, że już jak słyszałem, te drużyny się po prostu zwyczajnie nie mieszczą, już nie ma miejsca do grania, bo to, do tego dochodzi oczywiście szkolenie i zarówno chłopców, jak i dziewczynek, które też gdzieś tam przygotowują się do tej gry w pierwszej drużynie? No tutaj z tym mieszczeniem się tych drużyn na tym boisku na pewno jest duży kłopot i musimy się mocno gimnastykować, aby taki grafik stworzyć i tutaj dyrektor Akademii Tomasz Musiał ma duży ból głowy, aby to zrobić. No myślę, że jesteśmy już w tym miejscu, że nie możemy sobie pozwolić na większą ilość przyjęcia młodzieży do klubu, bo fizycznie nie mieliby gdzie rozgrywać i trenować tych swoich zajęć i meczy. Więc no tutaj musimy mocno myśleć o tym, aby taka baza w bardzo szybkim tempie dla Skry Częstochowa gdzieś się znalazła. Dobrze. Z jednej strony ból głowy, bo trzeba szukać tych boisk, trzeba szukać miejsca do grania, do trenowania, a z drugiej strony chyba radość, no bo skoro tyle jest chętnych do trenowania piłki w Skrze, no to prezes powinien być dumny. Tak, na pewno to cieszy i to stawia w perspektywie rozwój klubu, ale żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, to muszą być do tego warunki, a tych warunków na dzień dzisiejszy nie ma, bo nawet po modernizacji tego stadionu to i tak będzie to wszystko ciężko pospinać, ale jesteśmy dobrej myśli i szukamy jakiegoś rozwiązania i mam nadzieję, że to rozwiązanie w najbliższych tygodniach ujrzy światło dzienne. Jeśli jest dużo młodzieży, jeśli jest dobre szkolenie, jeśli są wyniki, no to rozumiem, że też tam są punkty w różnego rodzaju rankingach, które przekładają się też na jakieś zewnętrzne wsparcie. Mówię tutaj o już sprawach związanych ze związkiem, z tą punktacją, bo Skra zawsze była takim liderem, jeśli chodzi o te środki na szkolenie. No tutaj na pewno jakiś klucz, jeśli chodzi o podział środków z Urzędu Miasta jest i mając tak liczną młodzież w portfolio klubu, na pewno się to w jakiś stopniu przekłada na te środki, które później do nas płyną. Ale nie mówię tylko o Urzędzie Miasta, mówię też o innych płynących już bardziej centralnie, bo mówię tutaj o związku PZPN-ie i tak dalej, bo tu braliście w różnego rodzaju możliwościach pozyskania takich środków. Znaczy, jeśli chodzi o środki zewnętrzne, choćby z PZPN-u, no to są jedynie środki związane na drużynę seniorską pod warunkiem, że stawiamy na młodych, perspektywicznych Polaków. Tak też robimy. Jeśli będziemy w stanie tą rywalizację z innymi drużynami, które mają podobny pomysł na budowanie budżetu swojego klubu, będziemy w stanie wygrać, no to na pewno takie środki pozyskamy. No, nie jest tajemnicą, że udało nam się to w ostatnim roku i sezonie, który jest za nami w pierwszej lidze, bo jako Beniaminek wygraliśmy tą punktację i to był główny zastrzyk do naszego budżetu na kolejny sezon. Dobrze. No nie chcę, żeby tutaj podnosić w ten sposób, że nie wiem, Raków czy Skra są dla siebie konkurencją, bo tego nie chciałbym w ten sposób prowadzić absolutnie narracji. Natomiast no, Częstochowa no jednak jest jakimś ograniczonym rynkiem. Na tym rynku funkcjonuje i Włókniarz Częstochowa, który jest brązowym medalistą tegorocznych rozgrywek, i jest Raków, który ma na swoim koncie Puchar Polski i Wicemistrzostwo Polski. To ciężko się funkcjonuje jako taki trzeci klub? Na pewno nie jest to łatwe, ale myślę, że każdy ma swój pomysł na funkcjonowanie w takim mieście jak Częstochowa. My stawiamy na ludzi jakby stąd i z regionu. Także no my budujemy całkowicie inaczej struktury klubu. I myślę, że nie jesteśmy konkurencją. Myślę, że jesteśmy wszystkie kluby sportowe w Częstochowie, nie tylko te trzy, które wymieniłeś, na pewno są czymś dobrym dla tego miasta, bo skoro są trzy kluby na tym szczeblu, zdobywają medale, grają w lidze centralnej, no to o naszym mieście jest głośno i Raków, który zdobywa puchary i walczy o Mistrzostwo Polski, to myślę, że nic lepszego się nie mogło przydarzyć naszemu miastu, aby było promowane przez sport,
Uważam, że Włókniarz też znakomicie to robi. Wiadomo, że chcielibyśmy złota dla Włókniarza, zabrakło troszkę szczęścia. No a Skra jest tą trzecią siłą. Nie wolno zapominać o siatkarzach, ale na ten moment Skra jakby na szczeblu centralnym jest trzecią siłą i mam nadzieję, że zostaniemy jak najdłużej na tym szczeblu. Patrzymy z zazdrością na to, co robi Raków, no i będziemy się starać, aby też miasto godnie reklamować i promować na arenie tutaj całego kraju. Czy patrząc na to, że ile dzieci jest w Akademii Skry, ile dzieci jest w Akademii Rakowa, dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych, może w ten sposób powiem, patrząc na to, że w okolicy Częstochowy, nie wiem, jest klub jak Lotonopiska, jest Wartam Stów, jest gdzieś tam, nie wiem, Polonia, prawie mijam tylko część tych klubów, czyli nikogo nie chcę pominąć, tak? A do tych dzieci, tej młodzieży jest mnóstwo, takie wiodące kluby jak Raków czy Skra pozyskują z tych trochę niżej grających klubów kolejną młodzież, to pytanie jest jedno takie, przed Mistrzostwami Świata patrząc troszeczkę szerzej, czy też w rozgrywkach klubowych, czemu my nie możemy mieć drużyny, która w klubowych pucharach coś znaczy, czemu my nie wykształcamy takiej reprezentacji, gdzie jest błąd? Bo chętnych jest mnóstwo, ty nie działasz tylko jako prezes Skry, ale działasz również i w Śląskim Związku Piłki Nożnej, i w PZPN-ie, no to gdzie jest błąd? Nie ma trenerów odpowiednich, to jest ten błąd szkolenia, no bo sam mówisz, że masz tyle chętnych do grania, że nie chcesz już przyjmować, bo nie masz gdzie grać. Ja myślę, że tutaj żadnych błędów nie ma. Na pewno doganiamy z infrastrukturą Europy i świat. Trenerów też mamy coraz lepszych. Zawodnicy nasi grają w klubach zagranicznych. Ja tylko upatruję jednego problemu, że jeśli chodzi o zarobki tych zawodników, bo każdy zdolniejszy piłkarz ucieka za granicę w bardzo młodym wieku i nie zawsze tam znajduje miejsce w podstawowym składzie i później się to przekłada właśnie na wyniki reprezentacji, bo gdybyśmy mieli tak bogatą ligę jak liga portugalska, niemiecka, włoska, hiszpańska czy angielska, to na pewno nasi zawodnicy mieliby się od kogo uczyć i mogliby grać w swoich klubach. I często graliby w podstawowych składach i to by później przynosiło efekty w postaci właśnie tych pucharowych zwycięstw i lepszych wyników reprezentacji. Chociaż patrząc z perspektywy czasu, no, jeśli w pucharach nam nie idzie, no to nie bądźmy znowu tak negatywnie nastawieni, bo jednak ta reprezentacja Polski w ostatnich latach nie osiąga w finałach Ligi Europy czy Świata, czy Mistrzostwa Świata wyników, ale zawsze się do nich dostaje i na pewno jest to dużo lepszy moment dla piłki nożnej niż, nie wiem, 20 lat temu. Dobrze, a na Śląsku? Śląsk piłką stoi? Takie ośrodki jak, nie wiem, Raków, Górnik, Piast, GKS, Skra. I plus to szkolenie, to można powiedzieć, że Śląski Związek Piłki Nożnej może być dumny z tego, co się dzieje na terenie województwa śląskiego? No ja myślę, że na pewno może być dumny, bo uznaje się Śląski Związek Piłki Nożnej za najmocniejszy region piłkarski w kraju. Mamy mnóstwo drużyn na szczeblu centralnym. Tutaj choćby przytoczę, że na 18 drużyn w pierwszej lidze 1/3, czyli 6 drużyn jest z województwa śląskiego. To jest pierwsza lidza. W Ekstraklasie mamy Raków, który walczy o najwyższe trofea, mamy Piast Gliwice. Także tutaj mamy zespoły ze Śląska, które no, są silne. Mamy najsilniejszą czwartą ligę z wszystkich czwartych lig w Polsce, także w drugiej lidze są drużyny ze Śląska, także na pewno jest to potencjał. I to jest ogromna siła, jeśli chodzi o społeczeństwo sportowe w tym naszym województwie śląskim. A jest cały czas nacisk na szkolenie, bo rok temu tutaj koło Częstochowy w Mstowie był piknik, na którym był wtedy nowo wybrany prezes PZPN-u Cezary Kulesza. On mi powiedział, że to jest podstawa, szkolenie to jest podstawa, to jest ta przyszłość piłki. Antoni Piechniczek, był trener reprezentacji Polski, mówił mi wtedy, ale jeden warunek. Trenować i pracować. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, a dotąd moim zdaniem nie jest spełniony, to efektów też nie będzie. To się potoczyło w tym dobrym kierunku?
No cały PZPN i Śląski Związek Piłki Nożnej stawia na szkolenie dzieci i młodzieży, robi bardzo dużo pod tym kątem. No ale też trzeba pamiętać, że inne kraje też szkolą i w dużo lepszych warunkach, więc no jeśli mają być te wyniki za kilka lat czy kilkanaście, no to musimy stwarzać podobne warunki do szkolenia dzieciom i młodzieży jak na zaawansowanej Europie Zachodniej. A tego jeszcze na dzień dzisiejszy u nas brakuje, więc no tutaj musimy zmienić te jakby podstawy, a później wyniki to już przyjdą same do nas. Aby przyszły, nie, bo przyszły też wyniki z gry, bo sam mówiłeś o tych trzech porażkach, na pewno to nikogo nie cieszy, ale już możesz powiedzieć po rozmowie z trenerem, po rozmowie z zawodnikami, bo na pewno takie rozmowy są, że to co kiedyś powiedział trener Dziółka, musimy się przyzwyczaić do tego, że Bełchatów jest naszym drugim domem i już piłkarze zdążyli się przez te mecze przyzwyczaić, że to jest ich drugi dom? Znaczy, no tutaj zawodnicy na pewno w jakimś stopniu przyzwyczaili się do tego Bełchatowa, chociaż nie chcemy tam za długo zostać jakby w domu, potocznie mówiąc. No chcemy wrócić szybko na Loretańską. Ostatnie trzy porażki to nie jest... No, przydarzyły się. Przegraliśmy jedną bramką w każdych tych trzech spotkaniach, nieszczęśliwie. Ale to nie jest tragedia, bo tabela wygląda tak w tej chwili, że jeżeli by spojrzeć na ilość naszych punktów, to tracimy 4 punkty do strefy barażowej, więc tabela jest bardzo płaska, pierwsza liga jest bardzo wyrównana, każdy z każdym może wygrać, więc jesteśmy pewni, że to był wypadek przy pracy. Ale na usprawiedliwienie też tego, co się dzieje, no to musimy powiedzieć, że zawodnicy pierwszej drużyny Skry mają bardzo utrudnione warunki, nie tylko jeśli chodzi o ligowe mecze, ale też o bazę treningową, bo potocznie my się już śmiejemy, że nikt nie ma większej bazy treningowej niż Skra Częstochowa, bo trenujemy na większości boisk i obiektów, które są wokół Częstochowy. Na czas remontu od miesiąca czasu zawodnicy już trenują na przykład w Truskolasach, to jest 26 km od Częstochowy, tam mają swoją bazę. Tam za tą bazę Skra Częstochowa płaci środki za wynajęcie tego obiektu i tutaj serdeczne podziękowania dla Krzysztofa Krawczyka, prezesa Olimpii Truskolasy, który przyjął nas pod swój dach i na swoje boiska. Także te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie, gra w Bełchatowie, trenowanie w Łobodnie, tutaj też duże podziękowania dla zarządu Łobodna, Okrzy Łobodna i trenowanie w Truskolasach, czy też na obiektach Płomienia Częstochowa, trenowania na obiektach Straży Pożarnej w Częstochowie, bo też pierwsza drużyna tam trenowała. No to niesie za sobą bardzo duże problemy i tutaj duży ukłon w stronę zawodników i trenerów, że to wszystko znoszą z nadzieją, że właśnie jak najszybciej wrócą na ulicę Loretańską. Na to liczymy. No i teraz tak wybiegając trochę w przyszłość. Ostatnio o tym rozmawiałem z trenerem Markiem Papszunem. Przerwa się zacznie dla Ekstraklasy 13 listopada i potrwa aż do końca stycznia. No, a w tym czasie będziemy nie tylko ubierać choinkę, miejmy nadzieję, że będzie nas stać na karpie, ale będziemy również emocjonować się mistrzostwami świata. No to ty jako działacz przed tymi mistrzostwami świata, do których tam nie tak dużo zostało, to jak przewidujesz, będziemy mieli jak zwykle mecz otwarcia, mecz ostatniej szansy i mecz o honor w naszej grupie, czy tym razem to się zupełnie inaczej potoczy? Nie, myślę, że w tej kadrze, która wystąpi na Mistrzostwach Świata, są zawodnicy, którzy zdają sobie sprawę, że to są ich prawdopodobnie ostatnie Mistrzostwa Świata i będą chcieli zakończyć tą swoją karierę, bynajmniej na tym poziomie z przytupem. Jestem przekonany, że drużyna wyjdzie z grupy. Oby to nie był ich ostatni przystanek po wyjściu z grupy, ale to, że z grupy wyjdą, to tak przewiduję. No to tak. Prezes przewiduje, że nasza reprezentacja, która zagra już wkrótce na Mistrzostwach Świata z grupy wyjdzie, a my mamy nadzieję, że drużyna Skry Częstochowa najmniej zapewni sobie utrzymanie, ale mamy nadzieję, że to będzie zdecydowanie wyższa pozycja i czekamy, bo
tak jak tutaj prezes mówił, pieniądze, promesa na pieniądze jest, prace się rozpoczyna, więc czekamy na wiosnę, aby wiosną było nam cieplej, nie żebyśmy musieli palić w piecach, no i żebyśmy mogli Skrę Częstochowa na własnym boisku oglądać. Moim Państwa gościem był prezes zarządu Skry Częstochowa Artur Szymczyk. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.